Siemano dyszka z tej strony. Witam serdecznie na moim kanale. Jeden z dwóch piłkarzy do wyboru 75+. Plus. Chciałem powiedzieć rzadkich 75+, plus, jednak nie. Są to tylko oferty przygotowane przez jej oczywiście w grze FIFA 22. Yy... I chciałem zapytać się, czy warto to robić, ja myślę, że tak. Jeżeli lubisz otwierać paczki, jak najbardziej, jeżeli lubisz trafiać dobre karty albo słabe też. No i jeżeli lubisz troszkę emocji przy otwieraniu paczek, no to myślę, że tak. Ja otworzyłem 20 paczek już i wydaje mi się, że mi się opłacało. Mm. Jak sami widzieliście po prostu po moich trafach. Wszystkich paczek oczywiście nie pokazałem, ponieważ były tam y, po prostu karty 75 plus takie zwykłe, no ale te, które trafiłem, jak sami widzieliście, były bardzo dobre. No i są oczywiście do mojego składu. No i tutaj jeszcze nachodzi pytanie, czy... Mm, czy trafię jakąś kartę do, właśnie do, do, do gry jak nie trafię nawet do składu to i tak i tak później przyda mi się do przepalenia w SBC lub do czegoś innego także teraz przejdę już do Fify otworzyć 10 paczek ponieważ właśnie yy, dlatego, że trafiłem tego sane, no to przygotowałem ich właśnie tyle Chciałbym oczywiście nagrać wszystkie 30, jednakże na konsoli PS4 otwieranie paczek, animacja jest bardzo długa, no i zajęłoby to zbyt wiele czasu. Oczywiście można by było przyspieszyć na YouTubie przewijanie, no i można by było szybko zobaczyć, co trafiłem, no i też tak mogłem zrobić, no ale jakby nie było. No to wtedy po prostu bym tego najprawdopodobniej nie trafił Jak sami widzicie trzecia już paczka leci No i jak na razie z szczęściem nie dopisuje No i mamy tutaj Carvajala e, Pierwszy walkout e, na 85 <coughs> Oczywiście to się przyda do e, SBC <coughs> Chociaż mam skład z La Ligi No ale... Zobaczę, czy, czy, czy to wezmę, czy też nie. Biorę te wyższe oczywiście over ale podejrzewam, że za kilka dni znowu będzie takie SBC. No i mamy tutaj Tomori, Ortega, biorę tutaj Anglika 79. No i zostały jeszcze 5 kart. No i zobaczmy: 5 player picków. 89 Kurtua. Proszę bardzo, chciałem go do składu wziąć. Eee, no i powiem tak, mam dechę. E, no ale Kurtua myślę, że tutaj do SBC jak najbardziej przyda się. No i mamy kolejny walkout i to już na poziomie 89. Myślę, że całkiem spoko. Mamy też kolejnego tutaj, Sommer 85, chociaż nie wiem czy to nie są ekrany, bardziej 85 yy, i tyle. Jeszcze trzy player piki. No i mam tutaj jeszcze lęgle z Barcelony też nawet spoko traf, chociaż nie do końca. No ale co zrobić? Ostatnie dwa czy będzie tutaj jeszcze ktoś ciekawy? Jago Silva przepalony ostatnio u mnie na SBC o Fekira, bo Fekir właśnie jest moim nowym nabytkiem z SBC i ostatni player pick i to jest uwaga, to niestety Tutaj wezmę tego pana 79. No, i jak sami widzicie, ja myślę, że było warto zrobić kolejnych 10 tych paczek. Tym bardziej, że nie wydałem na to ani złamanego centa ani końca, ponieważ wszystkie miałem te paczki właśnie czyli za, tych zawodników z różnych nagród z SBC, które były do tej pory. A to jest właśnie mój składnik. Napiszcie co byście tutaj jeszcze e, zmienili. No i tyle, zostawcie łapeczki, pozdrawiam Was serdecznie, dyszka cześć.